ta osoba, która jest podmiotem prawa w rozumieniu kodeksu cywilnego, może być stroną postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Dzień dobry Państwu, witam. Nazywam się Roman Kom, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorka audycji, moim, ale i Państwa gościem, jest obecna tu w studio pani radca prawna Aleksandra Milanowicz. Dzień dobry Panie Mecenasie, dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny odcinek o podstawowych zasadach prawa administracyjnego, czyli o tych zasadach, które umożliwiają nam, stronom, uczestnikom postępowania, ale i nam, pełnomocnikom, jeżeli ktoś nas wynajmie, do prowadzenia takiego postępowania administracyjnego, które powinno dawać wynik korzystny dla naszych klientów albo dla tej osoby, która działa bez pośrednictwa pełnomocnika zawodowego, ale jest stroną postępowania. Od czego zaczniemy dzisiaj? Państwo widzicie przepis. Tak, powiemy sobie o wyłączeniu pracownika organu administracji i to bardzo mocno łączy się z zasadą pogłębiania zaufania obywatela do organów władzy państwowej. Czyli z artykułem 9, dokładnie tak. Bo co zrobić w sytuacji, w której naszą decyzję wydał nasz sąsiad, którego nie lubimy, albo były szwagier. Co zrobić w sytuacji, w której uważamy, że pracownik organu może być, nie być bezstronny? Artykuł 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wskazuje nam, kiedy pracownik organu powinien wstrzymać się od udziału w postępowaniu w sprawie. W takich sytuacjach, kiedy jest stroną takiego postępowania, co chyba powinno wydawać się oczywiste, zgodnie z zasadą, że nikt nie może być sędzią w swojej sprawie, ale może być to też taki stosunek prawny ze stroną postępowania, który sprawia, że mamy wątpliwości co do bezstronności, co może mieć wpływ na obowiązki takiego pracownika i co może popchnąć go w stronę, w którą nie powinien zostać popchnięty. Ogólnie biorąc, naruszenia jednej z podstawowych zasad KPA. Dokładnie tak. Również pracownik będzie wyłączony, kiedy sprawa dotyczy jego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. Podobnie, jeżeli będziemy mieli do czynienia z osobą, która występuje w charakterze strony, a wobec pracownika jest w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Także pracownik, który w tej samej sprawie występował jako biegły, jako był świadkiem w takiej sprawie bądź przedstawicielem jednych ze stron, również na podstawie artykułu 24 punkt 4 KPA zostanie wyłączony. Sam się wyłączyć albo zostać wyłączony? Zostać wyłączony. No, najlepiej byłoby, gdyby taki pracownik sam zgłosił do swojego przełożonego, że powstaje sytuacja konfliktowa, konfliktu interesów i ta bezstronność może nie zostać zachowana. Natomiast jeśli taka sytuacja nie zaistnieje, to znaczy sam pracownik nie zgłosi zaistnienia takiej sytuacji, to my jako strony w postępowaniu mamy prawo zgłosić to do organu i organ powinien nasz wniosek uwzględnić w zakresie wyłączenia danego pracownika. Innym przyczynami, dla których pracownik powinien albo sam się wyłączyć, albo zostać wyłączony przez przełożonego, jest sytuacja, gdy przełożony albo pracownik sam wie, tak, że w sprawie, której dotyczy postępowanie prowadzone jest przeciwko niemu z innych powodów, postępowanie karne albo dyscyplinarne, tak, w tym momencie ten pracownik albo przełożony pracownika powinien powiedzieć: ty, Kowalski, w tej sprawie już dalej brać udziału nie możesz, całą dokumentację tej sprawy przekładasz pani Zosi Malinowskiej. Tak. Teraz tu macie jeszcze Państwo jeden przepis, czyli jeżeli ustały stosunki te rodzinne, czyli małżeństwa, przysposobienia, etc., nawet jeżeli one ustały, to w rozumieniu KPA trwają. I dalej pracownik powinien powiedzieć: proszę mnie stąd wyłączyć. Tak? I teraz jeżeli pracownik składa wniosek o wyłączenie tego, albo przełożony pracownika dowiaduje się o którejś z tych sytuacji, natychmiast pracownik powinien przestać wykonywać obowiązki w tej sprawie, z wyjątkiem tych, które nie można zaniechać, bo coś się może stać. Czyli tak zwane niecierpiące zwłoki. Czyli no, możemy sobie wyobrazić przesłuchanie świadka, który ma lat 90.
dajmy na to. I jest takie prawdopodobieństwo, że jeżeli poczekamy, to... To już możemy nie doczekać. Dokładnie tak, tak? Dokładnie tak. No, tego typu sytuacje, ale za każdym razem w tym momencie pracownik, ten, który ma zostać odsunięty, musi wyjaśnić pisemnie do akt, dlaczego uczynił, co uczynił. Tu macie Państwo przykładowe wyroki do przeczytania i ewentualnie omówienia, tak? Dobra. Mamy kolejny przepis kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis o pozornie dotyczy sytuacji, gdy organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach tym poprzednio mówionych, czyli rodzinny ogólnie rzecz biorąc. Tekstu wynikałoby, że chodzi, dajmy na to, o prezydenta miasta, burmistrza, wójta, ministra, jego bliskich. Ale tak naprawdę, tak, oczywiście to także tak jest, ale tak naprawdę chodzi przede wszystkim o coś innego. O to, że w bardzo wielu przypadkach organ, czyli dajmy na to prezydent miasta, musi podejmować decyzje dotyczące interesów finansowych tego miasta. Czyli na przykład w wyniku decyzji administracyjnej ma ją zmniejszyć się podatki lokalne wpływające do danego miasta. Tak? Istotna decyzja dla finansów. Zdecydowanie tak. Istotna, ale i drugą stronę. Jeżeli z decyzji potencjalnej może wynikać, iż organ musi wypłacić odszkodowanie. No, jest to sprawa dotycząca tego organu, ale nie kierownika, tak? Ale dotyczy finansów organu samorządu, którym dany organ zarządza. No i teraz w tej takiej sytuacji mamy sprzeczne orzecznictwo sądów administracyjnych, co nie znaczy moim zdaniem, bądź tu mądry i pisz wiersze, o czym za chwilę opowiem. Ale tu macie Państwo jeden przykład, którego zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok z 16 roku, starosta może orzekać w sprawach majątkowych powiatu, którym kieruje, czyli nie ma powodów, aby z tego starosta odsuwać od postępowania, a jedynie powiat, czyli samorząd powiatowy tak naprawdę, nie ma legitymacji procesowej strony, czyli nie jest stroną w tym postępowaniu. Powiat, tak? Ale starosta wydaje decyzję, nie ma żadnych przeszkód. To jest takie orzeczenie, z którym ja fundamentalnie, subiektywnie, jako radca prawny się nie zgadzam. No ale tu macie Państwo kilka innych orzeczeń, dokładnie przeciwnych, tak? Czyli z tych orzeczeń wynika, że zdaniem sądów administracyjnych organ nie powinien orzekać we własnej sprawie, czyli być sędzią we własnej sprawie, czyli orzekać o finansach jednostki samorządowej, którą zarządza. Czyli burmistrz, prezydent miasta nie powinien wypowiadać się o tym, o wpływach, dajmy na to podatkowe, o których już mówiłem, albo o tym, czy i zarządzane przez niego miasto ma wypłacić odszkodowanie, czy też wypłacić nie ma. W tym momencie posłużymy się dalej przykładem. Tu macie Państwo kilka orzeczeń mówiących o tym, jak sądy do tej kwestii podchodzą. Tak? A teraz posłużę się przykładem. Przykład dotyczy dość dużego miasta, w którym było sobie osiedle domów jednorodzinnych, a pomiędzy centrum handlowym a parkiem. Park był jeszcze o tyle, nie dość, że to było kilkadziesiąt hektarów gruntów zielonych, to jeszcze w tym parku jest górka, a na górce wyciąg narciarski. Nie tylko taki do wyjeżdżania, ale narciarski, czynny i zimą, i latem, żeby było bardziej interesująco. I cóż, w tym osiedlu domów jednorodzinnych uliczki sobie były tak pozrobione, znaczy podzielono działki, wybudowano domy jednorodzinne, uliczki były wąskie i gruntowe. No i ktoś w mieście tym doszedł do jedynie słusznego wniosku, że należy te
uliczki, zaprowadzić tam porządek i zrobić prawdziwe ulice. Ponieważ uliczki, które były po parcelacji, były za wąskie, w związku z tym trzeba było zabrać na prawdziwe ulice 6-metrowe szerokości plus chodniki ogródki. Część ogródków przy domach jednorodzinnych. No trzeba było, no jasne, że trzeba było, wszystko okej, okay, tak? No więc zabrano, przyjechał asfalt, wyrównał, powstały uliczki, no i w tym momencie miasto powinno zacząć wypłacać odszkodowania. No i tu zaczęły być różne problemy. Ja posłużę się przykładem rodziny, która dość późno obudziła się i się dowiedziała, że inni sąsiedzi już dostali odszkodowanie, a oni jeszcze nie. I obudzili się w sytuacji, gdy zobaczyli, że sąsiednia działka, niezabudowana, została sprzedana w cenie 2000 zeta, dokładnie 2000 zł za metr. No i wystąpili, ileż to pieniędzy nam się należy za nasz część naszego ogródka, ho, ho, ho. No i wystąpili do miasta o wypłatę odszkodowania. Prezydent miasta orzekł na podstawie operatu szacunkowego, którego autor tego operatu wycenił ten ogródek w cenie 600 zł za metr kwadratowy, posługując się jako nieruchomościami porównywalnymi, nieruchomościami na krańcach miasta, na łąkach i nieużytkach, na których ktoś namalował planie zagospodarowania przestrzennego, o których to planach będziemy kiedy indziej mówić, ulice. No dzisiaj nie wszystkie te ulice powstały. Odwołanie. Jednym z zarzutów odwołania było, zarzuty były dwa. Wadliwość operatu szacunkowego i dwa, prezydent miasta orzekał we własnej sprawie, tak? Czy we sprawie finansów miasta, którym zarządzał. Wojewoda, głupoty. Odwołanie niesłuszne. Wojewódzki Sąd Administracyjny, co wy tu, panie mecenasie, piszecie? Odwołanie, skarga, niesłuszna. Po 5 latach od chwili wydania decyzji pierwszoinstancyjnej sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zgodził się całkowicie z zarzutami, a w międzyczasie autor tego operatu szacunkowego dostał od Komisji Odpowiedzialności Zawodowej nagane. Cóż było kropką nad i, tak powiem, wisienką na torcie oczywiście, prawda? Sprawa trafiła z powrotem poprzez Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję WSA, WSA uchylił decyzję wojewody, wojewoda uchylił decyzję prezydenta miasta i skierował sprawę do innego starosty. No i cóż było? Ano było tak, że przez ileś tam lat, około 10, inny starosta wydawał decyzję administracyjną, porządzał operat szacunkowy, na tej podstawie wydawał decyzję administracyjną i wtedy prezydent miasta, o którym mowa na wstępie, już to była zupełnie fizycznie inna osoba, tylko urzędnicy byli ci sami, atakował ową decyzję, stwierdzając, że operat jest najgłębniej rzecz biorąc niezgodny z prawem. Wojewoda zgadzał się z prezydentem, uchylał decyzję owego starosty, no i tak w kółeczko to szło. Tak? Po upływie chyba tam 10 lat mamy sytuację taką. Część prezydent miasta, to już był tam trzeci albo czwarty, część urzędników prezydenta miasta z uwagi na inne grzeszki trafiła w miejsce strzeżone przez strażników więziennych. Część odeszła na emeryturę, rentę, część odeszła po prostu, a część została zmieniona dyscyplinarnie. No i została wydana kolejna decyzja przez starostę X, tego niezainteresowanego materialnie. I cud się stał, pewnego razu decyzja nie została zaskarżona. I ustalono wypłatę odszkodowania. No w kwocie oczywiście znacznie wyższej niż 600 zł. A kto za to wszystko zapłacił? No podatnicy. Tak? Pamiętając o tym, że postępowanie administracyjne jest nieodpłatne, czyli za wszystkie operaty szacunkowe, za pensje urzędników jednych i drugich, zapłacili podatnicy. Czy tak wygląda zasada praworządności pogłębienia zaufania? Mam pewne wątpliwości, ale...
No dobra, mamy kolejny przepis, artykuł 28. Kto może być stroną? Ponieważ ja tu się trochę nagadałem, to teraz pani mecenas. Wydaje się to fundamentalne, by powiedzieć naszym widzom, kim jest strona w postępowaniu administracyjnym. Stroną jest ten, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. A cóż to jest interes prawny? Interes prawny jest interesem opartym o prawo materialne, czyli konkretny przepis. O konkretny przepis prawa materialnego. To może być prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, dowolna ustawa, która kształtuje prawa i obowiązki w danym zakresie, który reguluje. Należy też wskazać, że ta definicja strony jest różnie pojmowana na gruncie różnych ustaw właśnie prawa materialnego, więc nim sprawdzimy, czy jesteśmy stroną postępowania, czy też nie, to dobrze jest sprawdzić w przepisach prawa materialnego, jak rozumiana jest strona na gruncie danej ustawy. Ja tylko podam, że KPA stroną jest ten, kto jest stroną według artykułu 28 i w prawie budowlanym też według artykułu 28, ale definicja jest różna. Więc właśnie należy, myśląc, czy jesteśmy stroną, czy też nie, to przeczytać dokładnie dany przepis prawa materialnego, żeby widzieć, czy jesteśmy stroną, czy nie, co z tego dla nas wynika. Jest to niezwykle ważne, pamiętając o uprawnieniach, które wynikały na przykład z artykułu 10, prawda? Dokładnie tak. O czym już mówiliśmy w poprzedniej audycji. Też musimy zwrócić uwagę na to, że stroną w postępowaniu może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. A zatem nie tylko Jan Kowalski, ale również podmioty działające na przykład w formie spółek. No dobra, ale czy osobą prawną może być 12-letnie, osobą stroną postępowania może być 12-letnie dziecko? Tak, 12-letnie dziecko może być stroną postępowania, natomiast nie będzie mogło samodzielnie występować przed organami władzy publicznej. Będzie reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, zazwyczaj będą to rodzice. Natomiast jeżeli mamy do czynienia na przykład z osobą, która jest dorosła, pełnoletnia, ale ubezwłasnowolniona, to w takiej sytuacji za osobę ubezwłasnowolnioną występować będzie kurator bądź opiekun, w zależności od tego, z jakim rodzajem ubezwłasnowolnienia mamy do czynienia. Czy częściowym, czy całkowitym. Najkrócej mówiąc, ta osoba, która jest podmiotem prawa w rozumieniu kodeksu cywilnego, może być stroną postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. Dokładnie. Czyli jak widać, prawo się jest spójne i się przenika. Dokładnie. Na tym dzisiaj Państwu podziękujemy. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.